Pięknie, Licha. Nie wstydź się. Tak jak dawniej. O. No tak. Szybciej. Wybacz. Obudziłem cię. Dziś urodziny mamy. I rocznica naszego pierwszego spotkania. Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dead Stranding. Schowałem się ostatnio w tej kryjówce i niespodziewana scenka mnie zaatakowała, także na szybko zdążyłem wam to nagrać. No i co, mamy przeprawić się przez smołowisko. Nie kombinowałem za bardzo, jak to zrobić. Zobaczyłem sobie u Swerta, przyznaję się bez bicia. Przynajmniej początek. Jak on sobie wymyślił właśnie, jak to zrobić. Ja bym po prostu w to wszedł i utonął, uznając życie. Ale on wpadł na genialny pomysł, czytając te maile. Ja je też przeczytałem. I faktycznie ma to sens. Czy mu się udało? Nie wiem. W każdym razie... W tych mailach było napisane, że... Jak pojawia się smoła, to wynurzają się też jakieś budynki. Które... Gdzieś nas mogą zaprowadzić, idąc przez tą wodę tutaj. Więc po prostu musimy się dać złapać wynurzonym. Wtedy pojawią się budynki i wtedy będziemy mogli właśnie przejść po... Drabina chiralna? To jest jakiś ekwipunek? Nie chcę sprawdzać. Dobra. Dajmy się od razu tutaj dziabnąć. Myślę, że możemy nawet wziąć ten assembler. Czemu by nie? Gdzie jesteście, wynurzone gnojki? Do geologa, no to jest kawałek stąd. No gdzie oni są? Okej, są. Witam kolegów. O Jezus, to najgorzej, że oni mi sprzęt pościągali. No i właśnie, wrzucili nas na morze. Sprzętu za dużo mi nie zostało, a szkoda. Wow, te rybki są dwie. No i do tego momentu widziałem właśnie Swerta. Także trzeba zapierdzielać po prostu do punktu. Pytanie, co teraz? Dobra, muszę sprawdzić mapę, gdzie mam iść, cholera. Dobra. Na to nie wpadł. Pisałeś się sam. Dzięki twojemu zaangażowaniu jest dla nas nadzieja. No Deadman to... Boże, nie Deadman, tylko ten D. Hardman to jest jakiś tam. Ewidentnie. O Jezu, zniszczyli mi ocieplacz, maskę tlenową, wszystko mi poniszczyli. Co prawda idziemy do nowej lokacji, więc no nie są mi one zupełnie potrzebne do niczego. No ale mimo wszystko szkoda, bo ktoś mógłby sobie zabrać.
Chociaż jak ktoś jest w tym miejscu, to i tak podejrzewam, że też idzie tu, gdzie my. Więc też raczej mu się już tam nie przydadzą. Ja pierdyle. Pytanie, czy na samym końcu te rybki będziemy musieli rozwalić. Bo jak tak, to może być ciężko, bo ja za bardzo sprzętu nie mam. Oj, chyba ślepy zaułek. W tamtą drugą stronę mieliśmy iść. Ale muzyka genialna przegrywa, co? Nie spodziewałem się czegoś takiego. Totalnie się nie spodziewałem. To też jest troszkę dziwne, że one nas nie atakują jakoś za bardzo. Gdzie jest nasz cel? Okej, jest. Nie jest daleko. No ale tutaj te ryby... podejrzewam, będą szaleć najbardziej. No nie mam malutki czasu, żeby cię teraz uspokajać, także spokojnie. Wytrzymaj jeszcze trochę. Pytanie też, co się wydarzy, jak my przejdziemy przez to smołowisko, bo tam już nie mamy sieci chiralni. Nie wiem, czy tam będziemy mogli się do czegoś podłączyć, czy niekoniecznie. No i co? Jest ten koniec. Amelie tu jest. Jak ja mam się tam dostać do niej? Mam tu drabinę rozłożyć? Nie chcę do tego wskakiwać, bo prawdopodobnie utonę, cholera. No tu się nic nowego nie pojawia. Dobra, skaczę, jolo, zobaczymy, co się stanie. I koniec. Dziękujemy za grę. Główny bohater ginie bezsensownie w smole, rzucając się na ratunek swojej siostrze. Tylko czy to jest jego siostra z tego samego ojca i matki? Nie wiadomo. Wiadomo, że mają wspólną matkę. Przynajmniej tak nas gdzieś tam na początku gry przekonywano. Ciekawe. Dobra, wczytało się, jedziemy dalej.
późno. Nie chcesz wystraszyć dziewczynki. Jest tam. Czuję ją. Nie byłbym tego pewien, gdyby nie ty i twoja wspaniała sieć. Podziwiam cię. Bardzo dziękuję. O, Sam Bridges. Ostrożnie. Zawartość jest delikatna. Jak ten świat i wszystko na nim. Ja też jestem. I nie tylko ja noszę maskę. Jest jeszcze twój szef. Ta kobieta. I... O, przecież jeszcze... Już. Wiem, że maska potrafi dać się we znaki. Ale na szczęście można ją zdjąć, racja? Pamiętasz to? Nie. Biedna, słodka Amelie. Ukryła się na pobliskiej plaży. Wiesz co? Może się pościgamy? Zwycięzca zainicjuje zagładę świata. Nic tak nie poprawia skupienia, jak rychły koniec. Budzi szczerość. Niedługo maski będą zbędne. Myślisz? Że spojrzysz śmierci w oczy. Bez mrugnięcia. Ale ja pierdzielę to. Zakończenie 8 epizodu, początek 9, coś pięknego. Jesteś tam, Sam? Nawet teraz nasza droga naprzód do Amelie wygląda tak jak zawsze. Najpierw masz podłączyć centrum dystrybucji do sieci. Dopóki wszyscy nie zostaną połączeni, Higgs raczej nie dopadnie Amelie. Jest bezpieczna, więc nie spiesz się i zrób to porządnie. Spoko, mordo, tylko... Tylko no właśnie. O, tu mamy już. Tu będzie Dee Hardman? On nie był tam w Stołecznym? Ciekawe. Ta lokacja jest taka malutka? Nie, no jest tu. Kurde, nie wiem. Nie może być takie małe. Dobra, chodźmy podłączyć tego ziomla. Ale się tutaj odpiernicza, kurde. A wiem, że teraz z każdym odcinkiem będzie coraz lepiej i lepiej. Także wszystkie tajemnice, mam nadzieję, nam się tutaj ujawnią. O co w tym wszystkim chodzi? Zastanawia mnie jedna rzecz.
jedna rzecz mnie zastanawia, mianowicie czy oni się nie dziwią, w sensie czy sam się nie dziwi, bo Hartman to może być jakiś zwyrol. Granatnik właśnie, a nie skorzystałem z tego. Hicks powiedział, że właśnie dzięki naszej przeprawie, naszym podłączeniom do sieci chiralnej jest mocniejszy. Dotarłeś do ostatniego bastionu Bridges 1. Nigdy nie wypuściliśmy się dalej na zachód. Tak naprawdę to cud, że ta rozdzielnia nadal działa. Tak czy inaczej jesteś blisko węzła granicznego. Twojego ostatecznego celu. Amelie będzie tam na ciebie czekać. Głowa do góry. Już tylko jedno miasto. Już niedługo ostatni raz użyjesz Cupida. Chociaż będziesz potrzebował jeszcze jednej rzeczy. Tak czy siak, ogólnokrajowa sieć to twój bilet powrotny. Pamiętaj tylko, że przyłączając węzeł graniczny, najpewniej ujawnisz Hicksowi lokalizację Amelie. Musisz się do niej dostać przed nim. Idź do kwatery i ogarnij swój sprzęt. Jak będziesz gotowy, damy ci potrzebne rzeczy. Pamiętaj, żeby odebrać zlecenie, zanim opuścisz rozdzielnię. Ty, on sam idzie do kwatery. Że podpinając to miejsce, dajemy mu jeszcze więcej mocy, cholera. Hicksowi w sensie. No nie wiem, nie wiem. Wygląda to, jakbyśmy już bardzo blisko końca byli, ale... Ale kilka odcinków myślę jeszcze będzie. Fajnie by było, bo naprawdę świetnie się bawię z tą grą. A jeszcze niech tu Hicks sobie będzie teraz. Jesteś tam? Amelie. Słyszysz mnie? Sam. Tu jestem, Amelie. Sieć jest prawie gotowa. Jeszcze tylko jeden węzeł. I Ameryka zjednoczy się na nowo. Znasz moje prawdziwe imię? Zapewne nie. Amerigo. Od Amerigo Vespucciego. Człowieka, który odkrył Amerykę. Myślałem, że to był Kolumb. Tylko, że Amerigo wszystkich nabrał. Kłamał. Ameryka to kłamstwo. Amerigo! Jestem na plaży, Sam. Na naszej plaży. W miejscu moich narodzin. Hicks nigdy mnie tu nie znajdzie. Nie może. Nie martw się. Idź do granicznego z ostatnim Cupidem i dokończ misję. Potem spotkam się z tobą w kwaterze w rozdzielni. Jest coś, czego ci nie powiedziałam. Ukrywałam to. Tak długo cię oszukiwałam. Hicks nie kłamał na mój temat. Mogę unicestwić nas i ludzkość. Zagłada. Oto czym jestem. Co ty wygadujesz? Ale przecież nie chcę nią być. Pragnę tylko, żeby cały świat na nowo się zjednoczył. My też. Sam. Powstrzymaj mnie. To jedyne wyjście. Będę czekać na plaży. Amelie? Amelie! A jednak to nie był sen. Strasznie dziwna akcja. Myślę, że już nam się nie przyda akumulator. Mamy strasznie dużo tutaj, widzę, wszystkich rzeczy. Usuń. Ciekawe, czy dostanę coś za to, że to usunę. I stworzymy sobie pojemnik na zapasy. Okej, w ten sposób. Moglibyśmy to tu przytwierdzić, ale czy tam wejdzie jeszcze jedna kieszeń na granaty? Tego nie wiem. No tu by weszły dwie.
Nie, tak chyba wyjdzie mniej. Dobra, zostawiamy w ten sposób, jak pierwotnie miało być. Dobra. Czemu mi pokazuje, że to jest nowe? Nie wiem, przecież używałem tego. Czy to trzeba jakoś tu napełnić? Chyba, że o kolorystykę im chodzi. Ale nie, to co jego plecaka. Nie chcę tego robić, stwórzmy nowy. To i tak tylko dwie mogę. A tu jeszcze mogę dorzucić. To. Panie, my tu zaraz. Zaraz stworzymy tych granatów tyle, że wynurzeni to będą się chować po kątach. A to chyba pokazuje tylko, że to są nowo dodane do plecaczka. No bo tak zrobię. 1, 2, 3. A tak 1. Dobra, stwórzmy tak po prostu. Okej. Okay. Ładnie, żeśmy tego naczaskali. Trzeba to będzie teraz uzupełnić. Tylko pytanie, ile my mamy tych kieszeni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kieszeni na granaty mamy. Zatwierdzamy. No trochę tych materiałów pójdzie, ale myślę, że mamy wystarczająco na wszystko. Tu się ten granatnik pojawia. Tu jest jeszcze jedna cała szafa. Ciekawe skąd mielibyśmy zdobyć te rzeczy. Weźmy prysznic na szybko. No nic odkrywczego nam się tu nie pojawiło. Także nawet siusiu nie będę robił, nie ma to najmniejszego sensu, mi się wydaje. Ale wypijemy sobie monsterki, żeby troszkę ten odcinek przedłużyć. Ciekawe co tam za scenka jest z tyłu, czy to będzie smołowisko, żeby powtórzyć? Czy może nadal wojna? Tu się ta animacja oczywiście nic nie zmieniła. Te picia tych monsterków. Obejrzyj, zobaczmy co my tu mamy. Lwy. Dwa lwy. Co się stanie jak to? Koszmary wojny. Przypomnij sobie... Ale tylko jedną rzecz można. Myślałem, że można tu będzie wybierać, skoro nam dali. Dobra, to mało mnie to interesuje. Szczerze powiedziawszy, nie da się tego niestety przybliżyć. Tu mamy jakieś nowe pukawki. To jest na pewno ten granatnik. Granatnik. Fajnie, że takie coś jest. Granaty też są not ready? Ten jest ready, te są not ready. Może dlatego, że tego nie mam przy sobie. I tu jest jeszcze jakaś. Tu będzie na dole jedna broń i tu są cztery kolejne bronie. Zastanawiające to jest. Dobra, moi drodzy. Myślę, że możemy sobie w tym miejscu skończyć. W kolejnym wyjdziemy sobie z kwatery. No i zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Będzie naszym zadaniem. Jakieś kolejne wiadomości przyszły? A nie, to są te stare. Paleontologów, nie paleontologów. Danych 45. Kurde, muszę to znowu sobie poczytać. Dobra, nie przedłużając, widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Hej, hej.